proszę Państwa, naukowcy od dłuższego czasu zmagają się z takim problemem, bo chcieliby bardzo stworzyć coś takiego, co potocznie nazywa się Viagra dla kobiet. Czyli kobieta łyka i działa. Tylko, proszę Państwa, jakoś tak rozumiem, że tu jest pewien maleńki problem, ponieważ u faceta, jak facet łyka, to działa to w bardzo konkretny sposób. To znaczy, jak facet chce, a nie może, to nagle zaczyna móc. Czyli Viagra, ten Sildenafil słynny, to działa w ten sposób, że jeżeli facet chce współżyć, natomiast u niego nie występuje coś takiego, co się nazywa wzwód, erekcja, to ta erekcja może zostać wywołana przy użyciu Viagry. To znaczy facet, jak łyknie Viagrę i ma ogromne pragnienie, żeby współżyć, to on wtedy może. Proszę Państwa, i dlatego chciałem Wam powiedzieć, że Viagra odgrywa ogromną rolę w życiu populacji męskiej. Ona bardziej chroni przed depresją niż każdy inny medykament. Ponieważ, proszę Państwa, mężczyzna, który bardzo chce, a bardzo się boi, nie ma wzwodu. Dlatego, proszę Państwa, Viagra to jest środek obniżający poziom lęku. I teraz uwaga, Wydawałoby się, że analogicznie byłoby u kobiety. To znaczy, że kobieta, jak łyknie Viagra dla kobiet, to co? To co się ma stać u kobiety? No chyba wiadomym jest, że jeżeli facet nie jest podniecony, a łyknie Viagrę jedną, dwie, trzy, a nie jest podniecony i nie ma powodu do tego, żeby był podniecony, to i tak u niego ta erekcja nie nastąpi. I dlatego, proszę Państwa, uwaga teraz, jak miałaby działać Viagra dla kobiet? Miałaby co spowodować? Że kobieta może? Nie, no kobieta może, tylko kobieta nie chce. I ta Viagra dla kobiet miałaby nie działać na narządy rodne, na narządy seksualne, tylko miałaby działać u kobiety na głowę. A więc ma być zupełnie, mieć zupełnie inny skład niż tlenek azotu, który ma rozszerzać naczynia krwionośne. Viagra dla kobiet miałaby rozszerzać światopogląd. I proszę Państwa, teraz uwaga, uwaga. Przedyskutowałem ten temat z bardzo mądrą kobietą, Wysłuchała. Powiedziała, Viagrą dla kobiety jest mężczyzna. I to jest, proszę Państwa, to jest najważniejsze zdanie. Bo to od kobiety przecież nie zależy. To zależy od faceta, od tego, jak on się zachowuje, jaki on jest. I jeżeli on jest tym kandydatem na księcia, to ona go chce. Proszę Państwa, idąc za takim myślenia wspaniałej, cudownej, niezwykłej kobiety, która wie, o co chodzi, chcę Wam powiedzieć, Panowie, najlepszą Viagrą dla faceta jest kobieta. Bo jeżeli facet się przestaje bać, to u niego może stać.